sektor turystyczny sobie zdaje sprawę z tego przynajmniej. Mm-hmm. Jakby jest bardzo dużo artykułów o tym, czy mamy problem z overtourism, tak, nad turystyką. Nad turystyką, jak sobie poradzić z tym, że jednocześnie turystyka jest takim motorem gospodarczym i fajnym, i wszyscy chcą podróżować i to jest dobre, no ale mamy te problemy, mieszkańcy protestują, jest zniszczenie Angkor Wat czy Machu Picchu są po prostu rozdeptywane w sposób, mm-hmm. który jakby no, zagraża ich jakby zachowaniu dla przyszłych pokoleń. No i w związku z tym, nie wiem, Światowe Forum Gospodarcze i różne organizacje turystyczne mówią dużo o takim właśnie zrównoważonej turystyce i że to jest wszystko do zrobienia. Natomiast te, sobie trochę poczytałem o tych rozwiązaniach, propozycjach rozwiązań, one mi się wydają dosyć, nie wiem, od mających małą szansę wpływu na rzeczywistość do takich, które być może też są etycznie wątpliwe. No, to ja poproszę te etycznie wątpliwe, bo to jest cały odcinek o etyce dla mnie. Etycznie wątpliwe jest hasło jakość, a nie liczba turystów. Że jakościowi mają być turyści, czyli tacy, którzy wydają dużo hajsu? Tak. Okej. Okay. Że mamy postawić na turystykę. Że nie dla biedaków, że nie dla tych, którzy wpisują frugal New York. Tak, nie dla tych, mamy po prostu przyjmować tych turystów, którzy mają hajs i oni po prostu, jest ich mniej, ale zrobimy więcej. No co ma, no tak jak powiedzieliśmy, rodzi duże wątpliwości pod kątem takim redystrybucji, równości. Jest takim nie powrotem... Nie pojedziesz, biedny Polak. Powrotem do XVII-XVIII wieku, tak? To jest Grand Tour. Tylko Grand Tour. No są te opłaty właśnie wstępu czy wejścia, tak, że jeśli chcesz spędzić dzień w Wenecji na przykład i wpłynąć tam, wjechać tam autobusem, no to ten organizator wycieczki musi tam zapłacić ileś. Jest dispersing, czyli takie właśnie namawianie do tego, że chociażby tak jak w Amsterdamie, jak się wejdzie na serwis turystyczny Amsterdamu, jest taki dział, jakie są rzadziej odwiedzane miejsca w Amsterdamie, które są warte odwiedzenia i takiego właśnie, jakby, gdzie warto nie pojechać we Francji. Czerwonych latarni, tam nic nie zobaczycie. Gdzie warto pojechać do Francji, nie do Paryża, tak, okryte perły i tak dalej. No, wydaje mi się, że summa summarum jednak ludzie chcą jechać tam, gdzie wszyscy inni jeżdżą. To jest niesamowite, nie? Ludzie chcą jechać tam, gdzie są inni ludzie. I moje ulubione, demarketing, czyli to jest to, o czym mówiłaś w Amsterdamie, nie przyjeżdżajcie stay tutaj, out. Stay out, stay źle out. Tu jest. Stay ale to jest out. W ogóle super. Wyobraź sobie, że pracujesz na przykład w Urzędzie Miasta jakiejś europejskiej stolicy i twoim zadaniem jest zrobić temu miastu czarny PR na zewnątrz. Totalnie uważam, że to jest mega zabawna praca i chciałabym ją kiedyś wykonywać, jeżeli ktoś pragnie mnie zatrudnić.